Siemanko gołąbeczki, właśnie będę się szykował, łapał gołąby na lot z Radzymina. Zobaczymy, pogoda bardzo ładna, słoneczna, bez wiatru, bez niczego, idealna pogoda do opuszczenia gołąbków, tak mi się wydaje. Dobra, lecę je łapać, mam jeszcze 15 minut do odjazdu. O, proszę, został tylko kaleka, czyli skoczek i stary przylot w tamtym roku. Dwie pomarańczowe obrączki. Głębi jest 27. Młodego dzisiaj nie biorę. Czyli tak jakby 28. Dwóch brakuje z ostatniego lotu. 8,5 km. Całe klatki jedziemy, bo mają ciasno. Do Radzymina zapraszam. No jestem w drodze już. Godzina zaraz będzie 6. Lubię takie weekendy, jak trochę później właśnie zaczynam o tej porze roku, bo mogę sobie a to na targ zajechać, a to mogę sobie właśnie locik zrobić, bo tak naprawdę jechać teraz po pracy z gołębiami znowu gdzieś się wywieźć na 15 km to jest za bardzo męczące i droga zabawa teraz, panowie. Ropa 7,99, a benzyna 8,19. Fajnie. Wykończą nas. Postanowiłem sprzedać swoje akwarium. Nie wiem, ktoś może będzie zainteresowany. Wystawiłem je na OLX-ie za 600 zł. No po prostu muszę się już go pozbyć, bo takie przyciąganie struny to nie jest dobre. Tutaj wrzucę w tym momencie zdjęcia tego akwarium. Może ktoś się do mnie odezwie, tu sobie je zabierze. No wiadomo, to akwarium jeszcze stare, to jest porysowane z przodu trochę i... No, ale u mnie służyło tyle lat. Tam jest filtr kubełkowy, taki zwykły filtr, pompeczka. Struktura jest na ścianie plastikowa, taka szafka, do tego pokrywa. Na pokrywie trzeba wymienić świetlówki, bo są takie zwykłe. Jedna jest spalona chyba, nie wiem, a może nie działa nawet. Ale jest spalona chyba. Także, no ale mówię, cena jest adekwatna do tego akwarium. 600 zł to są śmieszne pieniążki. A jak ktoś na przykład na jakieś żywce czy coś takiego, to sobie może fajnie to w garażu postawić i będzie mu dobrze służyło. No oczywiście grzałka tam jest jakaś, na powietrzacz, roślinki, rybek zostało chyba, nie wiem, ze 30 tych neonków zostało. Tam jakieś mieczyki, glonojady. Jest tego troszeczkę tam. Także już się zbliżam niedługo do Radzymina. Ciężko się rozstać, no ale tak jak mówię, ja przy tych rybkach teraz nie mam w ogóle czasu już tak naprawdę. Jeszcze zimą to człowiek przyjedzie na chwilę, to trochę tam popatrzy, a teraz latem to całkiem zaniedba to wszystko i po prostu niech służy komuś innemu. Także pamiętajcie, 600 zł cały zestaw, jakby ktoś chciał, nie ma problemu dzwonić, będzie numer, zdjęcia wrzucę i tyle. Dobra, zbliżam się już do Radzymina. 6:02, jestem na miejscu przy przystanku. Znane miejsce jak co roku, stąd się wypuszcza. Byłem w tym roku w marcu ze swoimi lotnikami białymi, tymi co ganiam do ściny, i stąd właśnie Budapeszt wrócił czerwony, ten co wczoraj walczył na filmie agresor. O.
Wyciągnę tylko tą i ją wypuszczę w robocie. Ją zostawię sobie i wypuszczę ją samą w robocie. No i to zostanie 54 sztuki. W sumie niech sobie lecą. Tam mają odejść. Widzicie, dwie sztuki nie wróciły z ostatniego lotu. Ją zostawię i ją od razu na stalową wywiozę. Wtedy sama wróciła, widziałem, no ale mogła się odłączyć przy samym domu, także zobaczymy, jaka to mądra jest. Dzisiaj już tydzień jest brzydko oka. Są tutaj, a tam, panowie, daleko balon leci. Panowie i panie. Ktoś murzynami chyba lotuje, bo tu trzy murzyny są. I one się zabiorą z nimi. Tak, ktoś murzynami lotuje, panowie. Kurde, żeby się złapały. Tutaj te murzyny są nad tymi drzewami po prawej stronie bardziej. A moje są nisko tu nad drzewami. Ale mogą się chwycić. Jak murzyny do nich zejdą, zobaczą białe gołębie, to będzie ciekawie. Tu są właśnie... nad tymi drzewami delikatnie. O, teraz mi zniknęły za drzewa. O, teraz tu po prawej stronie słońce świeci, cholera jasna. O, pocztowe się wróciły. Powiem wam, że te murzyny lepiej odeszły niż te moje pocztowe. Murzyny widzę, tam daleko są, się kręcą. Nie wiem, czy teraz nie wracają. Powiem wam, że one są jedno nad drugimi. Pocztowe już są dalej teraz, a no ganiają się. One się mogą złapać. Będzie śmiesznie. Kręcą się, mijają z tymi murzynami. Śmiesznie by było, jakby się złapały, powiem wam. No ale kręcą się tam w stronę domu już, także jakoś może wrócą sobie. No ale już były tak blisko jedne nad drugimi. No wiadomo, pocztowe trochę niżej latają. Dobra, trzeba jechać. 6:11. Za godzinę zaczynam pracę. Gdzieś tutaj były blisko jakieś. O, tu idą. Tu są jakieś. Już miałem jechać, ale jeszcze chwilkę. No tu do drzew dochodzą. Powiem wam, że ścina to chyba była, bo widzę, że pocztowe to tam targają. Parnaście sztuk jest więcej ich. Kurde, że to słońce świeci. I te drzewa są, no bo tu by było idealnie je widać. Jesteśmy pod zakładem pracy. Proszę bardzo. Brzydko oka. 46 km chyba będzie miała. Numer telefonu masz zostawiony. Masz bliżej teraz do Pabianic. Kolega pisał. Ogień. Równo tydzień dzisiaj jest. Jest, była. Kierunek dom. Ale nie ten, co trzeba. Do Pabianic masz bliżej ty. No dobra, idę do roboty. Powiem wam, że ona wróci prędzej niż te moje białe. Siemanko, dzisiaj jest aż niedziela. Przyjechałem niedawno z roboty. Zobaczcie, zajechany pocztowiec z numerem telefonu. Z tipesem siedzi w gołębniku. Nie wiem, co tam wróciło. Ale wiem, że na pewno pocztowa ta, co wpuszczałem w Warszawie. Jest. To jest 20 roku. Szali. To jest kolor szali, tam ktoś mówi. Taki głodny. Żyj. Zobaczcie. Brzydko oka sobie siedzi tu w rogu samym.
numer telefonu ma cały czas, nikt jej nie zdjął. Nie ma na pewno czerwonego i nie ma na pewno jednego tygrysa po tej samicy starej co lata. Zobaczcie, samica stara była przyniesiona z targu. Ona jest w parze ze staruchem i wróciła, a jej córka nie odziedziczyła tej mądrości. A zadzwoniłem do tego pana. Czekaj, gdzie jest mój kijek, mi gdzieś spadł. O, już kijeczek jest. 0450 Mińsk Mazowiecki, to już niedaleko, jakieś 50 km. Troszeczkę przeleciał ten gołąbek. Miał numer telefonu. Pasie się tam nadal, wodę mi dałem. I tak to jest, widzicie? Brzydko oka. Dzisiaj tydzień jest jak u mnie. Sobie została. I z 40 km wróciło, także ciężko powiedzieć, że te białe są mądre, nie wiem ile ich jest. Na wieczór dzisiaj zostaje, to ty prawdopodobnie to sobie z wieczora zobaczę. Co zginęło? Na pewno po kolorach to widzę, że dwóch nie ma. Siwe są wszystkie, nie ma czerwonego i nawet ten wyszwanc tygrysowaty, samica wróciła, co mówię. Ostatnio się spóźniły i nie wróciły. Także taka to robota. Napił się teraz świeżutkiej wody. A właściciel mówi, że tak, już właśnie o nim pomyślał, że ostatnio się spóźnił, a teraz sobie o nim pomyślał, jak akurat w tym momencie zadzwoniłem. Także pozdrawiam właściciela. Gołąbek jest otwarty, także albo dzisiaj poleci, albo jutro. Już się chyba nażarł do oporu. Z Niemiec leciał. Ojciec dzisiaj jasnego jakiegoś ładnego łapał na białym ogonie na składzie. Zaraz zobaczymy go. Chwilka na przykład, piękna chwilka. Ta ładna, co? No zgrabna. Ale od razu mówię, co jej się stało. No? Zobacz, krótkie loto ma. I mówię pięć razy przymierza, a widzę, że krótko. A to latało? No jak nie latało, kurwa, pięć razy poszło raz, nie przyszło drugi raz. Fartuszek taki mały. I wreszcie zakręciło i... Białe. Może Andrzeja znowu? Którego? No którego? A może być kurwa jego, co ty myślisz? One lubią tu przylatywać. Ja takiego wylota ostatnio złapałem, trochę gorszego od niej. Też taki łeb. Ale ona to jest fajna, bialutka. Bialutka, ale lotko ma wyrwane. Lotko ma wyrwane, proszę państwa. Ja rzucę do klatki, to ona się fajnie będzie prezentowała. O, w klatce inaczej się prezentuje, zobaczcie. Bialutka, szczuplutka. Samica pewnie będzie. Nie ma obrączki. Ma malutki fartuch takim z jedno piórko. Ale prawie niewidoczne. Można powiedzieć, że bez fartucha. No i takie. Chodź tu mnie, tutaj się chowasz. I zdrowiutka, o. Oprawa średnio bym powiedział. Nie jest taka czarna, jak powinna być. Ale można zawsze naślinić paluchy. Ojciec mówi, że latała, to słuchajcie. Tata złapał winerkę, jakaś siedziała, ale winerki nie wolał jasną złapać. Winerka siedziała tu obok, także taka niedziela. A co zginęło, to zobaczymy wieczorem u pocztowych. Już na pewno widzę, trzech sztuk nie ma. Wszystkie z tamtego roku. Miałem dzisiaj je wywieźć do Warszawy, ale wiecie, wczorajszy mecz. Chłopaki pokazali, że są dni i są dni, można powiedzieć, takie w gołębiarce. Raz jesteś na górze, raz na dole. I mecz był ważniejszy, dzisiaj sobie pospałem troszkę dłużej, aż do 5:30. Także tak to bym musiał wstać o 4:00, a cały tydzień o 2:50 się wstaje, także
Także taka to robota. Jasna, będzie do sprzedania. Cena 1500-1900. Zmęczony gołębina, widać. Ale ostatnio się opóźniałeś i właściciel na ciebie już nie liczy. Widzisz? Kolego? Jutro polecisz pewnie, albo dzisiaj. Wieczorem gdzieś zginiesz jeszcze. Ta z łatką to jest, co mówi, że nie ma jej? Ta łacia z łatą jest. No ta młoda z tą łatą czerwoną. No. No to może dzisiaj przyszła, zobaczcie, jest. Jest łatka, czyli łatka jest. One walczą cały czas. Kurde. No, a ta była z jajkiem, zobaczcie, jedno jajko zniosła. Drugiego nie ma. Czyli łatka jest. Czerwonego nie ma, samica wróciła. Mają młode. Oho, nie ma już młodego. Niestety. Niestety padł, ale tu biały jest. No ja też jestem ciekawy, ile ich zostało. Jutro będzie lot następny. Jeszcze spamu zrobiłem, zobaczcie. Niech sobie tylko ślinę przełyka. O, spodoba mu się. Na pewno. Powiem wam, panowie, że ludzie to są takie, kurwa, świnie. Jacyś nienormalni po prostu. Akwarium sprzedaje. Jeden jedzie już od piątku do 14 miał być. Mamy dzisiaj niedzielę, godzinę chyba jako 18. Będę już, jadę już, będę. Nie dojechał do tej pory. Może zginął śmiercią. Gdzieś na drasie, nie wiem, nie słyszałem. Drugi dziś miał być. 17.30. Od wczoraj chyba pisał, czy przedwczoraj? On już jedzie. Dzisiaj rano jeszcze mi napisał, to on będzie. Jedzie, tu już jedzie. Prawie 18 nie ma go. Napisałem mu, panie, mam sobie już otwierać piwo, czy nie jeszcze? Bo z roboty wróciłem. Akwarium nieść. I to wszystko. Panie, pan weźmie, pan już to sprzątnie, przygotuje, ja to zabiorę. No dobra. Ale mu napisałem, wie pan co? Nie będę tego przygotowywał, bo jeden jedzie od piątku i nie dojechał, także ja rybek nie będę trzymał we wiadrze, jak to wszystko sprzątnę. To nie jest takie proste, żeby wodę wypuścić, rybki złapać. Kamienie, roślinki, to się trochę by zeszło z półtorej godziny, co najmniej z godzinę może w szybkim tempie. Nie, ja wezmę, przyjadę na pewno. Wie pan co? Przyjedź pan, zobacz. Nie spodoba się to. Patrzcie, że kurwa nie, nic nie dał znać. Nie przyjechał. Już piwo sobie otworzyłem. Oczywiście moje ulubione. Napy. I tyle. I powiem wam szczerze, że jebać takich podrabiańców. O. Tak. Tak? Nie, z białym ogonem jest. Nie ma. Ale pocztowy? No. Jest. Ona jest, nie ma takiej z czarnym ogonem, tylko ona miała jedno białe pióro. Tak przed wieczorem zawsze się kiedyś ganiało. Tata był zawsze taki, kurde. No to mały ich jest, co ich jest. A no bo on młode zamknął. A on młode przymknął, bo tam szczepił, czy coś. Mało ich, zobacz. Mało ich. Głębi. Mało ich. No pocztowe siedzą w budzie. Z pocztowymi zawsze ganiam, to widziałeś, że ich jest dużo, a tych jest mało. Jak tu 50 młodych jest. 50. No mówię ci, ja kupiłem 120 obrączek i założyłem 110. O,
Tu jest słaby widok, nie? Nie? Bo zaraz stanę, wszystko, słaby widok. No to... Nie wiem, tam z tym siwą lecha była tu. Dajmy się chyba do tego. Teraz były dwa ciemne na pewno. Jak te pocztowe wracały? No to o, idzie pocztowy, jaki zał, jaki zmęczony, pa. Tamten poleciał. Mińsk Mazowiecki. Ale mówię Mińsk Mazowiecki. Zadzwoniłem do chłopa, mówi, że on się spóźniał na ostatnim locie. A to z 20 roku. A ta, patrz, kurde, z Warszawy wróciła. A gołąb tydzień czasu. No. Jutro będę jechał, to wezmę je, zaopakuję. Gołębie. Jutro z mamą jadę. No to zapakuję je. Gołębie. Jej? Ona to człowiek. O, tamcy jakiś obcy, zobacz. Jakiś obcy chyba. Ale jak ja ją puszczałem, to mówiłem, że ona wróci. O, nie, to pocztowa. Ona ma takie brzydkie oko, że ona mi tu nie pasuje wcale. I teraz tak ciężko powiedzieć, czy ona jest mądra, czy ona jest głupia. Wiozłem ją do Pabianic podobno. Ja nawet sprawdzę, nie pamiętam jej numeru. O, teraz siada, zobaczcie. Nie pamiętam tego numeru. Co ja tam... 200, coś tam, coś tam. Z białych to ciężko coś wychować mądrego. A siwy to siwy. Ty, odezwał się, że mu się samochód zepsuł, nie dojechał po akwarium. Jutro chce przyjechać. Nie wiem. Nie wiem, co ci ludzie mają w głowie w ogóle. Napisałem, przyjedź jutro. Będę, to będę. Tragedia. Pocztowy, mówię, wrócił. Zobacz, siedzi na wybiegu. No zobacz, siedzi tu z młodymi. I lecisz z Niemiec, nie trafisz i tu zostaniesz, widzisz? A 20 rok, to zobacz, to on już w tamtym roku wszystko zrobił. 20 to 2 lata. No. A zapali tego pod Włotami, to miał ten kurwa skutówka. No. Chodził, kurwa, ten chodził. Młody był i poszedł. Ja pana złapał, tak. On też pójdzie, tylko że on nie ma siły, zobacz, on nie ma siły. Ale to były młode gołębie, a ten jest stary. No ja mu tak powiedziałem. No. To kolor ma szali. Maciek takie ma. Maciek takie kolory ma, szali. No. A może by złapał? Samicę tam mam. Brzydko okę. A tu samiec. I będzie para. I młode będą mądre. Nie, no żartuję przecież. Nie chcę tych siwych wcale. Muszę je zlikwidować i tak. Znaczy zlikwidować, wypuścić. Gdzie będę jechał, to będę wypuszczał. Jadę do Lublina teraz. Na ślub. Pod Lublin. To pocztowe te siwki wszystkie biorę. I brzydko oka też poleci. Zobaczymy. Widzisz, na te co liczysz, młode twoje nie przylecą. A tu świeży przyszedł i nic mu nie zrobisz. Ten też nie odleci na noc, bo już mu się tu spodobało. No zobacz, jak żre. Zrynny wyżera. Ale widzisz, on ma taki kolor inny. On nie ma ani takiego siwego, on ma taki podchodzący podstalowy, widzisz? Kiedyś mieliśmy takiego, pamiętasz, co go puściłem na tym tartaku? Na tego chuja. No, on wróci po miesiącu, a potem Karolę go złapał. A tak, nie powiem. No. Był taka kurwa, był. Tak, taki
No to identyczny był. Identyczny był. No. Przyszedł, a potem jak go spędziłem, patrzyłem, do Karolka wpadł. I to do białych chyba, nie? I Karolek go złapał wtedy, no. Kolor nazywa się szali. To ja to miejsce, kurwa, ten. Włochowie mają ci baranosy takie. Nie chowa. Ten nie, kielak też nie chowa chyba? Ma kielak? Tu? No, kielak. Nie ma. Brawora. Puszczam się ten dziarn na tam. Tam marnie na tej ulicy, może to jego jest. Nie no, gdzie on nie wyrywa lot. Po tej ulicy, kurwa. Radek to nie. A z kim on sobie tam łapie? On ma tam dobrze, bo tam wiesz, daleko ma do wszystkich. Może rozpędzić to. Ale kto? Radek. Kto mu tam teraz? Tam pochorzakiem się nie łapił. To tylko tu trochę jest. Tu. U nas jest tylko wojna. No tylko tu te czterech, kurwa. Pompka i dwóch tam. Zobacz, jakiego wyszwanca przyniosłem wesołego, ale to jest wesoły gołąb ty. Co? Ten wyszwanc się wyzobacz. Jak siwego gania. Tani go pierdolę. A to jest też kino. To jest ten pocztowy. No ten, on go gania. Gdzieś się schował, zatuje. Z jednych Niemiec wrócił, widzisz? Tylko, że się spóźnił. No tydzień temu co puszczali, to wrócił, a teraz nie wrócił. Teraz już jest umie, no to już tak jakby był złapany, czyli już jest desant. Patrzcie, łapacz. To mini FR87. Właśnie spędziłem głębie. A szalik siedzi. Poleciał, leciał, wrócił, usiadł. Pierwszy jeszcze od moich. Jak on zegnał? No zegnał tam jakieś jaśniaki, jakieś różne, biały, no biały był. No dobra, trzeba kończyć, drodzy widzowie, moi kochani. Pocztowy siedzi na środku, jak wejdzie to wejdzie, jak nie wejdzie to nie wejdzie. Ale tak jak mówię. Zobaczcie, tak blisko ma. Z Niemiec wrócił. Do Polski centralnej. Do Wyszkowa, do Drogoszewa dokładnie. A do Mińska nie, on nawet chyba przeleciał. Tak mi się wydaje, że po mapie to jest tak bliżej do Mińska niż na Drogoszewo. No dobra, nieważne. 20 rok. Może jak zostanie, albo na wieczór się zerwie. Chociaż teraz je spędziłem, przecież to on poleciał i patrzył, że mówię, o, chyba go wygnałem w końcu, ale on pierwszy siedział na pustej budzie. Także... A może być naprawdę dobry gołąb. Tylko po prostu nie ma siły. A wie, że tu ma dobrze. Tu miał kąpiel, tu miał jedzonko. On tu ryżu padu nie dostał, tylko dostał kukurydzę, pszenicę. Proso. Raj na ziemi znalazłeś, zobacz. Kukurydza się sypie metrami. Proso. I tak będę kończył. Nie ma co tu więcej nagrywać. Filmik może jutro wrzucę rano, albo dzisiaj będzie taki łączony troszeczkę. Sobota. Jutro wywiozę je do Warszawy, chyba że będzie pogoda brzydka. Ale je policzę wtedy, będę wiedział dokładnie. Ładując do klatki, było 54 wypuszczone. Jeden został i jeden był wypuszczony dalej. Tak, wszystko się zgadza. No dobra, kończę. Pozdrawiam hodowcę gołębi pocztowych z Mińska Mazowieckiego. Tu jest twój orzeł.
zadzwoniłem, chociaż nie dzwonię ostatnio, ale zadzwoniłem, daj jeść i pić, jak możesz, tego wypuść, spóźnia się, nie jest nic warty. I tyle.